Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie, wszystkim. Ojciec Tadeusz Rydzyk, najpierw takie podziękowanie za wczoraj. Dziękujemy za ten piękny koncert, za przybycie Państwa, za zorganizowanie tego koncertu, za udostępnienie teatru wielkiego. Oczywiście to było w gestii ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a wymawiać pan wicepremier Piotr Gliński. Jeszcze zdrowie, panie premierze, tak, panie profesorze, panie ministrze, tyle tytułów, Boże mój. No wcale nieprawda, jak będziesz miesięcznie sobie płaciła, to wcale nie każdy chodzi. Może mieć, no, ale, wiesz, ale no. Dziękujemy za wszystko dobro i proszę Państwa, i niezwykle wielkie dzięki panu ministrowi Jarosławowi Selinowi. Też za to. A za mamusię modlimy się jeszcze raz, wyrazy współczucia. Pan minister pochował mamę w ubiegłym tygodniu. Zmarła mamusia w Gdańsku. No i ogromne dzięki panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi. Też. Tak, zespół reprezentacji Wojska Polskiego. A myśmy się wszyscy bardzo ucieszyli. Oczywiście teatr wielki, także dziękujemy serdecznie za takie miłe przyjęcie. I zespołowi, tutaj z zespołem, to panu dyrektorowi, oczywiście pan dyrektor Martin. Ja się śmieję, że to Martin. Okazuje się, że pierwsze imię to Remi, Martin. Tak wczoraj to dyrektor powiedział, to nie, ale to ma inne imię. Dziękujemy dyrektorowi tego zespołu, bardzo wojskowego. No i panu, tego by nie było bez pana Adama Buszko, pana pułkownika Adama Buszko z Caritasu. Wojska Polskiego. Czarny, bardzo ładny. Bardzo dziękujemy. To jest to i wszystkim ludziom. Ja chciałem jedno, mówię, marzę o tym, żeby dziękować ludziom, a zwłaszcza tym ludziom, którzy byli pogardzani. Tym ludziom, którzy są najbiedniejsi. Ich nie stać na to, żeby iść do teatru. I wczoraj ileś osób, szkoda, że nie wszyscy, słuchacze, ale przynajmniej reprezentanci byli. No to 1700 miejsc ponadto. Cóż, ale jeszcze jedno. Tutaj są goście bardzo ważni dzisiaj w audycji. Będą zaraz i pan redaktor Leszek Polakiewicz, który prowadzi tę audycję już dużo ponad 1000 ich przeprowadził z małżonką do niedawna jeszcze. Tak, no bo teraz żona z nieba patrzy na niego i go prowadzi. W każdym razie tak, proszę Państwa, no taka teatrowska, prosiliśmy, słuchajcie, jak nie możecie wykorzystać biletu, czy coś dajcie znać. I mamy w rodzinie Radia Maryja taki kamień. No pewnie jak to nazwać. Weźmie bilet, taki jest drogi, ktoś by skorzystał. No nic. Jakby telefonu nie miał, powiedzieć czy coś, prawda? Byśmy to jak załatwili, szkoda. Bo ludzie chcieli być. Jednak co, to jest albo szkodnik, albo leń śmierdzący. Przepraszam bardzo, tak się mówi w szkole, my jesteśmy w szkole Maryi. Albo niemądry. No. Albo szkodnik. Na drugi raz rodzina Radia Maryi ma być zdyscyplinowana, nie, nie może być takich rzeczy. I to było pięknie, tyle ludzi wspaniałych. Zobaczcie ich uśmiech. To ja miałem taką radość, że ci ludzie się uśmiechnęli. I oczywiście być tam to zupełnie coś innego niż w telewizji. Jak później w internecie trochę popatrzyłem, to mówię, ale to wszystko spłaszczone, nawet dźwięk. No nie to. W każdym razie, proszę Państwa, dziękujemy. A teraz gratulacje wielkie, dlatego tu przyszedłem do studia. Gratulacje panu Leszkowi Polakiewiczowi, panu redaktorowi Leszkowi Polakiewiczowi. Pierwsze wykształcenie to człowiek, drugie to katolik, trzecie to mąż i ojciec, czwarty to redaktor. W katolickim radiu jest dzisiaj święto dziennikarzy, dlatego myślę, że dobrze, że to dzisiaj wypada. Gratuluję panu też tej nagrody, którą pan otrzymał w Krakowie. To jest od Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Tak, to jest obraz, to imienia Sługi Bożego, ale to przyznaje miesięcznik źródło.
miesięcznych źródło właśnie. No takie o ile a więc pan doktor Antoni Ziembat stoi u początku, profesor Janusz Kawecki, pan minister Janusz Kawecki obecnie, no i inni ludzie, bardzo dobrze, wspaniali ludzie, a później msza świętą świętego Floriana. Gratuluję tej nagrody. Zapłać. To jest piękna ikona świętej rodziny, prawda? Tak. I była małżonka sługi Bożego, profesora Jerzego Ciesielskiego, który był w duszpasterstwie akademickim, no tak, jak się dopuszczę, kiedyś księdza Karola Wojtyły, a później świętego Jana Pawła II. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz za wszystko mógł zapłać. Moi program bardzo ciekawy. Dzisiaj, proszę Państwa, dostałem książkę. Bardzo profesorowi dziękuję. I o tej książce będzie, o tym modlitewniku. Nic nie przyznaję się teraz. To jest przekład niesamowicie. I opracowałem z języka oryginalnym, jaki to był język, czy łaciny, czy z łaciny. Dignihi latina. Dziękuję serdecznie. Ale oczywiście, że Marecek mi nie pomoże, bo to jest debil. Ja się na tych książkach podbieram, czyli ten telefon, jakby za to też sprzedam. Zapraszajcie, dyrektorze. Ale wiesz, o co chodzi? Że na przykład jeżeli ty rejestrujesz kartę na Orange, to dostajesz 1000 zł. Na przykład. No i masz w nagrodzie 1000 zł. I potem tak, co ty z tych 1000 zł zrobisz? Nic. Bo to jest na karcie. 35 zł możesz do wszystkie SMS-y, rozmowy, dzwonienia. Dobrze. Potem słuchaj, no dobrze, mam 1000 zł. Słuchaj, jest zipa, gramy w zipa. Po 360 ileś, tam jest to takie hasło, odeślij SMS-em, odeślij SMS-em, to jest 50 razy, odeślij SMS-em, a ty wiesz, o co chodzi, że ten numer, który został na Orange zarejestrowany, to on już jest jako abonament. Jeżeli ty wysyłasz SMS-y, to ci wcale nie pobierasz tych 1000 zł, tylko to idzie na twój abonament. Ja muszę zapłacić 982 zł firmie Orange. Ja pierdoliłam ją na infolinii. Dobrze, to w takim razie. Ja mówię, proszę pani, powinna być jakaś blokada, powinno być poinformowane, że to jeżeli nie jest wasza firma, robi takie głupoty, gramy w jeepa, że któraś osoba wygra któraś setna milionów albo wcale, ale to trzeba blokadę robić, żeby waszych klientów nie zrażać, bo na przykład jestem osoba zrażana i ja wiem, jak to z tego wyjdę, ja do was już więcej nic nie chcę, bo oni tak, jest Orange jak i bez Orange. 1000 zł jak bez 1000 zł. 1000 zł napompowane w balonie. No to tak, 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 się tak, także za chwilę poprosimy do głosu, ale jeszcze przywitam księdza Łukasza Kadzińskiego, teologa. Ale to nie o to chodzi, że po prostu jeżeli jest 1000 zł u ciebie na karcie, to ty możesz sobie wysyłać te SMS-y, żeby te 1000 zł zjeść. O to chodzi. A to zjadło, ale nie te 1000 zł, tylko że swojego abonamentu. Dlatego, że ten telefon, ten numer 503, on był zwykłą kartą, a potem się zrobił jako abonament. I teraz ten telefon, jak zapłacę 982 zł, to nie ma sprawy, ja umiem. Ale ten numer będzie cały rok za darmo u mnie chodził jako abonament, rozumiesz? Tak, jak już właśnie mówiłem. O modlitewniku dotychczas nie było. No ale wiesz, niepotrzebnie tam dzwoniłam i tak dalej, a żeby człowiek wiedział, że to firma Orange jest taka głupia, powinni oni też informować swoich klientów, że proszę nie grać to, bo to nie jest nasze. Liturgia godzin i modlitwa spontaniczna i zależy jak to przez nich przechodzi, no to jeżeli to przez nich przechodzi, to oni zarabiają i się im cieszą. No to właściwie to bez modlitewnika coś do kościoła nie szło, wszystko było po łacinie. Ja pamiętam jeszcze za młodych lat, no więc po jednej stronie było po łacinie, po drugiej po polsku, no i człowiek wiedział, co w tej chwili tam się przy ołtarzu dzieje. A teraz jak już wszystko po polsku, to kto chodzi z książeczką do kościoła? Bardzo rzadko. Babka nie mogła wyjść i jak nic nie dostała, mi się babcie jakieś te modlitwy jeszcze po mszy świętej odmawiają, a młodzi? A młodzi myk z kościoła, ledwo ksiądz wyjdzie, już ich nie ma, bo właściwie, no cóż, no wszystko się już odbyło. A tymczasem chyba modlitewnik nie stracił ale też jeszcze nie swojego miejsca w kościele. Bo czasem ludzie mogą też grać dla wygłupów, tak jak ja. Więc
Jeżeli chodzi o tego dziwa, ja myślę, no zobaczmy, co się, jak to się sytuacja rozwija. No ale to chodzi o to, że to nie te 1000 złotych, które ty tam miałaś na koncie, ci zjadało, tylko twój abonament zjadał. No to to jest oszustwo ewidentne. Powinni informować. A oni, wiesz, gdzieś patrzą się w inną stronę, co innego robią po żydowsku, to jest od duchy strony. Nastał w kościele w ostatnim półwieczu, w którym duże miejsce jakby zajęły ruchy, wszystkie ruchy charyzmatyczne, które no, po części uczyły się z form, tak, czy tak, sposobów no, tak, modlitwy, tak. No, także ja z ruchów jakby powiem. Protestanckich, ja których no, bardzo ważną rolę odgrywała spontaniczność, wartość na Ducha Świętego, spontaniczność. I w związku z tym jakby modlitewniki no, trafiły do lamusa przysłowiowego jako taki relikt przeszłości. Zostały zaklasyfikowane jako właśnie element dawnej pobożności. Zostały, że tak powiem, ocenione jako tylko i wyłącznie coś takiego, co towarzyszyło dawnej łacińskiej liturgii, że ludzie wtedy nie rozumieli tekstów łacińskich, więc musieli mieć pomoc w formie szalików, które w tym czasie były. Ja mówię o jakimś wariactwie, ale słuchaj, ja liturgia w językach narodowych, skoro tak wiele się właśnie o tutaj porywie Ducha Świętego, otwartości, modlitwie spontanicznej, oddawaniu się jakby Duchowi Świętemu w modlitwie, no to automatycznie jakoś tak stało się, że modlitewniki zostały jakby odsunięte właśnie do archiwum. Jak z tego wyjdę, ja mówię, nie będę to chodzić, bo robię taki program, że zostały praktycznie tylko w rękach starszych osób, bądź to troszeczkę symbolicznie na zasadzie takiego prezentu, daru, jak obrazek w rękach dzieci pierwszokomunijnych. Taka tradycja jakby wręczania wtedy modlitewników jakoś jeszcze została, chociaż szczerze powiedziawszy, będąc na różnych parafiach, nigdy nie spotkałem się z tym, żeby tak naprawdę nawet dzieci uczyć korzystania tak naprawdę z tego modlitewnika, więc to była tylko taka pamiątka, którą się otrzymywało przy okazji pierwszej komunii świętej. Dlaczego oczywiście mówię, jak to słychać, pewnym żalem, czy dużym żalem, że te modlitewniki jakoś właśnie odeszły do historii. Chociaż myślę, że jest nadzieja na ich powrót. Ponieważ nie krytykując oczywiście tutaj, czy nie podważając jakby tego, że zresztą tak jak pisze święty Paweł, że Duch Święty będzie mówił przez was, kiedy wy nie możecie, czy nie umiecie się modlić, on będzie modlił się w was, to że każdy z nas jest jakoś przez to, jak to jest mówione teologicznie, powszechne kapłaństwo wezwany do tego, aby otwierać się na modlitwie, w jakimś sensie tworzyć tą modlitwę w sposób spontaniczny, to jednakowoż wcale nie oznacza, że modlitewnik nie jest potrzebny. Ale to jest taka informacja, że jak nie zapłacisz to miesięcznie, ogromna jakby pomoc, to lepiej zapłać, ogromne narzędzie do formacji wewnętrznej, do formacji duchowej. Tutaj oczywiście bardzo mało znany jest ten temat, bo jeszcze czym innym jest modlitewnik, o którym też będziemy dzisiaj mówili, czy tak jest tu modlitewników dawnych, od średniowiecza począwszy, czym innym są jeszcze mszaliki, które się pojawiły dopiero na przełomie XIX i XX wieku wraz z pewnym ruchem reformy liturgicznej, a jeszcze zupełnie czymś innym jest to, co znamy, nie chcę tu reklamować konkretnego wydania, ale nazwijmy to formą tak zwanego oremusa, czyli takich tekstów stricte jakby liturgicznych dotyczących mszy świętej, z których bardzo wiele osób dzisiaj korzysta. To wszystko to jest coś innego, tak? Warto oczywiście pewnie każdemu jakby poświęcić kilka słów na ten temat. Dlaczego jeszcze szkoda, że tych modlitewników nie ma? Ponieważ obok osób, które mają jakiś specjalny dar i charyzmat prowadzenia modlitwy, także którzy po prostu należą do różnych wspólnot ruchów charyzmatycznych, taka modlitwa najczęściej jest jakby stosowana,
no to a ogół on myślał, ludzi, że jak ona leży ta karta, to on sobie zaoszczędzi. I tak samo zrobiła matka Kuczarska, że jak się wypuściła, to kiedy tam był na święta, proszę Ciebie, a nie na jej urodziny, 6,5 roku, kupiła telefon Klucza, co no bardzo, potem za karę mu zabrała, tę kartę zlikwidowała na odległość, że zablokowała kartę z nas. I położyła na stole, potem musiała ta ludowa jakby pobożność ma dużo mniejsze znaczenie, czy prywatna pobożność. Ale jeżeli mówimy pod względem teologicznym, że w hierarchii sprawy zbawienia, sakramenty i liturgia, najświętszy sakrament ma największe znaczenie, to nie znaczy, że ta modlitwa indywidualna czy prywatna ma znaczenie mniejsze. Nie, ona ma bardzo wielkie znaczenie. I nie można by tutaj porównywać czy zastępować jakby liturgii modlitwą jakby prywatną. A w modlitwie prywatnej, no trzeba ją też umieć modlić się. Myślę, że w przypadku, mówię to też jako duszpasterz, w przypadku ludzi dorosłych i dzieci również, ale mamy jakby do czynienia z tym, że wiele osób, no, nie umie się modlić, tak? Jeżeli nawet w konfesjonale proszę, czy dziecko, czy osobę dorosłą by poszła teraz się pomodlić, podziękować za spowiedź, to myślę, że w większości te osoby nie wiedzą, co to znaczy. Znaczy wiedzą, że mają buzi uklęknąć, ale co w tym czasie zrobić? No, cisną się na myśl modlitwy najbardziej znane, jako czy nasz Zdrowaś Mario, ale modlitewnik pod tym względem, który zasady ma ogarnąć jakby całe życie człowieka, zawiera w sobie teksty modlitw na każdą okazję, dosłownie każdą, od żałoby, przez radość, ślub, przez przygotowanie do takiego sakramentu, do innego, do mszy świętej, do spowiedzi, do sakramentu namaszczenia dla chorych, dla zdrowych, dla starszych, dla młodych. W modlitewniku jest, że tak powiem, jest wszystko. To jest skarb, który zaoszczędzi, słowo. To jest naprawdę także skarb. Dzisiaj może jeszcze więcej to zrozumiemy, że większość modlitw, które znajdujemy w modlitewnikach, no, nie są napisane przy biurku, nie są napisane wczoraj, to nie są teksty, które... To są modlitwy święte w dużej mierze, tak? To jest to, co nazywamy w liturgii lex orandi Kościoła, ten porządek modlitwy Kościoła, który po prostu przez wieki narasta. To są modlitwy, które się będzie, są wypolerowane przez modlitwy przez wieki i są naprawdę skarbem. Myślę, że jeszcze do tego wrócimy, ale tutaj w ramach zagajenia. Dziękuję bardzo. Ksiądz Łukasz Kaciński właśnie wprowadził nas w temat, drodzy radiosłuchacze, na stronie na Facebooka audycji Małżonków. Nasze zdjęcie już zostało umieszczone. Kto by chciał poszukać coś więcej o Gertrudzie Mieszkównie w internecie, można znaleźć www.gertruda.eu. www.gertruda.eu. Można poszukać. I teraz prosimy Państwa z Warszawy, którzy nie mogli dojechać. Pani profesor Maria Janik Czachor, prosimy Panią. Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich w studio. Drodzy słuchacze, będziemy rozmawiać o języku tysiąca lat. Powstałem jeszcze przed kronikami Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. To dzieło to autentyczne modlitwy napisane przed wiekami przez polską królewę Gertrudę, wnuczkę Bolesława Chrobrego. Jak nie używasz dwa razy od dwa miesiące, to masz zerwanie umowy. To jest możesz roku płacić, możesz 1050-lecia zerwanie umowy. Bo jest te modlitwy stały się dostępne dla wszystkich wszystkich polskich rodzin. Modlitwy ukazały się bowiem po polsku w znakomitym tłumaczeniu z języka łacińskiego i opracowaniu dokonanym przez pana profesora Artura Andrzejuka, od którego dzisiaj studio w Toruniu. To właśnie od niego otrzymujemy wszyscy ten drogocenny dar na 1050-lecie chrztu Polski. To nie musi być 5-6 numerów. Andrzej Czachor, pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże. Modlitwy Gertrudy Mieszkówny to jest list wysłany do nas 1000 lat temu. Pozwolę sobie na taką metaforę. Stanowi on w pojęciu momencie.
długo na tysiąc lat, przez którą możemy obserwować świadomość oraz życie duchowe i religijne niewidnej Polki, zmagającej się z trudną rzeczywistością swoich czasów. No. Oto co o Gertrudzie mówi w swej przedmowie ksiądz kardynał Zenon Krochowiec z Watykanu. Oczywiście. Gertruda, dobra, Ewa, jadę do Bubu. Do wszystkiego najlepszego, moja droga, tak. I to europejskiego formatu została żoną i matką. Co? Trzeba przypominać to i ukazywać szczególnie ale po co wolę sobie jechać, wykorzystać. Rozwijanie społecznych kobiet i mężczyzn. To jest? Doszło do takiego poziomu, że mówi już o ludzi kulturowo-społecznych. Tymczasem przykład Gertrudy ukazuje, że spełnienie jej specyficznej misji politycznej, kulturowej i religijnej było możliwe dlatego, że była kobietą. Trudno sobie wyobrazić, a w tych rolach mógł ją ktoś zastąpić. Drodzy słuchacze, Gertruda żyła w XI wieku. Była córką Mieszka II, wnuczką Bolesława Chrobrego. Była więc prawnuczką czeskiej księżnej Dobrawy, żony księcia Mieszka I. Pozwolę sobie wspomnieć, że tym samym była Dobrawa jak ludzie są opętani przez demona Orange. Że jak ślepy z kulawym rozmawiam z Ewką i gada, tak jak z Mareczkiem, ale on nie rozumie, o co tu chodzi, że karta musi być używana, musi być nawet pół słowa miesięcznie. Proszę Państwa, Gertruda została żoną księcia kijowskiego, musi być księcia kijowskiego, jak że kijem po łbie nie walniesz, nie oprzytomniejesz, to nie będziesz księżną, moja kochana.